Fakt potęgi Zachodu i dominacji świata przez Zachód, a to był status quo istniejący już przez prawie 500-600 lat, w dużym stopniu dobiega do końca. Świat się politycznie obudził. Fakt jest, że większość ludzkości polityką się nie zajmowała, nie interesowała i nią się nie zajmowała, aż dopóki właściwie nastąpiła rewolucja francuska, która z kolei pobudziła poczucia polityczne i uczucia narodowe na części świata. W Europie to się rozpowszechniło na świat i w ciągu ostatniego wieku, a może nawet pół wieku, właściwie cały świat dzisiaj jest politycznie świadomy. Ale ta świadomość nie jest jednokierunkowa. Ona jest bardzo podzielona i jest coraz bardziej czynna. I jest coraz bardziej wynikiem frustracji, niepewności, niezadowolenia, poczucia niesprawiedliwości na świecie. I w dużej mierze te poczucia w tej czy innej wyrazie raczej koncentrują się na Zachodzie, a specyficznie obecnie na Ameryce.